Proszę Państwa, więc na pewno wiele osób w ogóle nie wie, co to znaczy Onek Szabat. I właśnie chciałem powiedzieć kilka słów związanych z tym tytułem i może nie tylko z tytułem, bo to jest związane z warszawskim gettem. I would like to say a few words about Onek Szabat, which is the title of the piece, but also somehow connected with the history of Warsaw Ghetto. Więc zostało zbudowane to getto w czasie II wojny światowej w latach w październiku, listopadzie, czyli przez dwa miesiące 1940 roku i cały duży obszar miasta został odgrodzony wysokim murem i na tym niewielkim terytorium żyło około 450 tysięcy ludzi, Żydów. Polskich obywateli.
w absolutnej większości. Warsaw Ghetto was created in by German occupiers in October, November 1940, and it was a part of Warsaw territory. It was faceted by a high wall, and on this territory there were living 450,000 Jews, most of them Polish citizens. Z tego miejsca wysyłano ludzi, mówię szczególnie do młodego pokolenia, starsze oczywiście to zna. Z tego miejsca wysyłano ludzi do obozów zagłady w Treblince, w Bełżcu. W maju 1943 roku getto zostało zburzone, to było po powstaniu w getcie. From this place people were transported to extermination camps in Treblinka and Bełżec, and in May 43, after the ghetto uprising, the part of town was ruined, this town, the part of town. Ilość ofiar to około 400 tysięcy Żydów, 92 tysiące z nich zmarło z powodu chorób i z powodu głodu, a około 300 tysięcy było deportowanych do Treblinki, Bełżca i zamordowanych tam. Well, the number of victims is around 400,000 Jews, about 92 of them were lost from hunger and disease, and about 300,000 were deported to Treblinka and Bełżec and murdered there. I teraz przechodzę do tytułu. Na wiosnę 40 roku żydowski historyk, naukowiec Emanuel Ringelblum stworzył grupę nauczycieli i naukowców, którzy, tajna była to grupa, bo na terenie tego właśnie warszawskiego getta, i nazwali siebie Onek Szabat. Onek Szabat znaczy radosna sobota. I zaczęli dokumentować życie i zagładę ludności żydowskiej na terenie getta. I od 1942 roku również zbierali informacje o ruchu oporu, żydowskim ruchu oporu. In spring 1940, Jewish scientist, historian Emanuel Ringelblum created the group of scientists and teachers called Onet Shabbat, which what means Happy Saturday, and they started to document life and destruction of ghetto during the German occupation. And from 1942, they also collected information about the Jewish resistance. Większość słów, które Państwo usłyszycie w drugiej części tego utworu, wspomnień pochodzi z pamiętnika, z dziennika właściwie Racheli Auerbach, która współpracowała z grupą Onek Szabat. Pozostałe teksty to są fragmenty dokumentów z tego archiwum Ringelbluma. Most of the memories, the second part of this piece, are coming from the diary of Rachel Auerbach, who collaborated with the group Onek Szabat. And the remaining texts are extracts from the documents of Ringelblum collection. Muzyce będzie towarzyszyły obrazy wideo oparte o materiały archiwalne stworzone przez Grzegorza Rogala. The music is accompanied by the video images made of archival materials, and it was created by Grzegorz Rogala. I jeszcze tam będzie kilka obrazków prywatnych, takich moich własnych rejestracji ze smartfona. No i one będą takimi właściwie pauzami pomiędzy kolejnymi częściami utworu. Coś takiego jak nabranie oddechu przed ponownym zanurzeniem się w pamięć. There will be also few short fragments, private smartphone recordings made by myself, and they are like pauses between the parts, and they are made
well, like a breath before traveling further in one's own memory. This is the information about the piece. And now I want to introduce the performers. On flute will play Eva. Jak? To jest niesamowite, że może wyliczyć z pamięci. Dziękuję bardzo. Na skrzypcach Anna Kwiatkowska, na wiolonczeli zagra Mikołaj Pałosz. Chór młodzieży licealnej ze Szkoły Muzycznej imienia Bronisława Rutkowskiego w Krakowie poprowadzi dyrygentka Liliana Krych. I to wszystkie zapowiedzi. I think I do not have to translate this information about performance, so thank you very much, and I ask performers to come on stage. Thank you.
wspomnieć muszę o Boże. Jeszcze tyle imion. Jakże kogoś pominąć morę, skoro tam te pragnienki i perszwa poszli moi prawie wszyscy. Nie jestem ich w stanie wyliczyć. Bliskich, bliższych i najbliższych, których utraciłam. 10 metalowych skrzyn, 15 na 30 na 50. Szkoła imienia Wera Drogowa, Nowolinki 68. Kartka żywnościowa numer 25811 na luty 1942. Lipiec, sierpień 1942 roku. Lewy, Hartów i Judel, Szymon, Uberba. Jakim wazami? Twarze przychodzą, tych marże braków, wczorajszych ludzi, kasnących powolną śmiercią. Thank you.
Foundation of Harmony and Noises. Music Foundation. I'm on the Sonic Playground is a part of the program in Czech, so it's just quite important information. So we have now the half an hour break for the next concert in September. I announced already the scoring to zero, but scoring to zero just started now.